Oświęcimskie Centrum Kultury we współpracy z Klubem Fantastyki i Klubem Anime, działającym w OCK, zorganizowali 16 i 17 lutego 4 Oświęcimskie Dni Fantastyki. Dzisiaj mamy konwent, czyli zlot miłośników fantastyki, a także japońskiego komiksu i animacji. Jest to taka cykliczna impreza, którą organizujemy zwykle w okolicach lutego, chociaż takich imprez mamy w ciągu roku trochę więcej. Mamy dwie sekcje, które się tutaj spotykają w Oświęcimskim Centrum Kultury. To są właśnie Klub Fantastyki, Klub Anime i właśnie wspólnymi siłami, dzięki energii i zaangażowaniu młodych ludzi, takie imprezy od czasu do czasu organizujemy. W trakcie spotkania zobaczyć można było kilkanaście postaci z Gwiezdnych Wojen, a także za pomocą Kinect Star Wars powalczyć świetlnymi mieczami. Gościem specjalnym były kostiumowe grupy Star Wars Eagle Base oraz Polish Garrison. Jesteśmy członkami 501 Legionu, to jest międzynarodowa organizacja kostiumowa z Gwiezdnych Wojen, a nasza jednostka lokalna polska nazywa się Polish Garrison. Odtwarzamy postacie z Gwiezdnych Wojen. Jest to kostium imperialnego zwiadowcy. W porównaniu z kolegami tutaj jest dużo mniej opancerzony, żeby jednostki były bardziej mobilne, a dla nas też jest dużo łatwiejszy w użytkowaniu, ponieważ można na przykład usiąść. Elementy składowe: hełm, pancerz, broń, buty, tak jak w każdym praktycznie kostiumie z Gwiezdnych Wojen. W trakcie trwania Dni Fantastyki swoje miejsce znaleźli również miłośnicy kolekcjonerskich gier karcianych, bitewnych, planszowych oraz RPG. Odbyły się turnieje Magic the Gathering, Warhammer Fantasy Battle oraz Warhammer 40 000. Miłośnicy mangi i anime mogli uczestniczyć w bloku prelekcji i konkursów. W górnym holu OCK znajdowały się również stoiska, gdzie można było zakupić gry oraz fantastyczne gadżety.